Dzisiejsze słowo wydaje mi się napawa nas dużą nadzieją. Przynajmniej pobudza nasze serce do żywienia takiej nadziei. Mówi to słowo: wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. W obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, zwłaszcza wojny na Ukrainie, wszystkich wojen na świecie, to słowo daje nam taką nadzieję, takie wytchnienie, taką wiarę, że naprawdę wyzwolenie jest blisko, wyzwolenie z tego cierpienia, z tej wojny, z tego wszystkiego, co nas niszczy i co nam odbiera nadzieję. Dlatego u progu tego Adwentu chcemy z wielką mocą zakrzyknąć: Maranata, przyjdź Panie, przyjdź, bo Cię potrzebujemy, potrzebujemy Twojego wyzwolenia. Przyjdź i nie zwlekaj.